Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak w tytule, mały magazyn nie ma sensu. I tak dzisiaj troszeczkę chciałbym przytoczyć tym, co nie mają jeszcze nic, że tak powiem, z magazynami za dużo wspólnego. Dlaczego mały magazyn nie ma sensu? Oczywiście można się takim czymś pobawić. Może tak, mały magazyn, czyli jak dla mnie 5 kWh do 10 kWh, to jest taka zabawka DIY i w ogóle, ale żeby podłączyć już dom jednorodzinny pod magazyn energii, to trzeba mieć jednak minimum 20 kWh tego magazynu. Także tutaj troszeczkę w miarę to porozpisywałem. Bo ja już trochę, że tak powiem, w tych magazynach siedzę. Jak widzicie, w takich mniejszych, jeszcze mniejszych, jeszcze mniejszych, w takich większych magazynach energii, ale też, słuchajcie, w takich, że tak powiem, oryginalnych magazynach energii. I ten magazyn energii akurat, tu o falownik nie chodzi, tylko o magazyn energii, który ma 10 kWh i podpięte do niego jest dwa solar trackery o łącznej mocy 8-9 kWh. I teraz mamy no połowę listopada, czyli już według niektórych nie ma w ogóle już słońca, to już się w ogóle nic nie dzieje. Jednak przebija się jeszcze troszeczkę to słońce i to tak dosyć sporo. Z racji tego, że moje solar trackery po godzinie 14 niestety już wchodzą w mocne zacienienie, czyli mogą być tak naprawdę symulacją dla instalacji 10 kW na w kierunku południowym, tak przynajmniej na dachu o kącie 40 stopni. Także tak jakoś w miarę, żeby to było po kolei. To tak, pokażę Wam dzisiejszy dzień. Czyli tutaj tak mamy. Tutaj mamy 10 kWh w magazynie energii. Teraz Wam wytłumaczę, ile tutaj tak naprawdę jest w tym magazynie energii. I dzisiejszy dzionek, słuchajcie, zobaczcie. Specjalnie nie ładowałem auto elektrycznego, żeby było to jeszcze bardziej widoczne. Zobaczcie, dzisiaj mamy produkcję 34 kWh. Zużycie mamy 14. Pompa ciepła sobie latała tyle, ile musiała. Ale zobaczcie, do sieci oddałem 17 kWh tej energii. Do baterii poszło 9 kWh. Także zobaczcie, że tak powiem, no, dwa razy tyle, ile do baterii poszło do sieci. Bateria jest ustawiona na 80%, czyli ma około teraz 8 kWh pojemności. Ładowanie niestety. Czy magazyn wysoko, czy nisko napięciowe, straty będą. I tutaj no niestety z tym trzeba się pogodzić, że trzeba włożyć więcej niż jest tam zaznaczone, a później odzyskamy mniej, bo jedną i drugą są straty. Jakby nie było, na magazynach wysokonapięciowych, ale z baterii od aut elektrycznych, tam są straty troszeczkę mniejsze. W przypadku to jest magazyn wysokonapięciowy, to jest LiFePO 4, ale ma przetwornicę, także tutaj nam wychodzi z tego magazynu 400 V i całe przetwarzanie już się odbywa tutaj, dlatego przewody z baterii wychodzą takie 6 mm i te przewody mogą 10 kW mocy obsłużyć. A w magazynie, słuchajcie, niskonapięciowym przewody wychodzą z baterii, znaczy z falownika takie, tu sobie jest 50 mm i te 50 mm na obciążenie stałe najlepiej to jest na te 100 A 5 kW. Tak, żebyśmy chcieli ciągnąć 10 kW, to po pierwsze trzeba wymienić falownik na większy, bo to jest 6, ja mam 12, także, no ale już tam prawie 200 A, słuchajcie, przewodami, to no niestety. No niestety, jak coś będzie źle dokręcone, to się może sfajczyć. Dlatego ja cały czas finalnie dążę do magazynu wysokonapięciowego. Ale to nie o tym, tylko ogólnie o magazynowaniu. Dobra. Taką karteczkę przygotowałem, słuchajcie. I tutaj mamy tak. 10, 20, 30, 40, 50 kWh magazynu energii. Przeważnie tak najnormalniej w świecie używa się magazyn na 80%. Czyli jak widzicie, z 10 macie 8 kWh, z 20 16, z 30 24, z 40 mamy 32 i dalej tak z 50 40 kWh użytkowe. Można to podkręcić oczywiście. Zostawiamy sobie te 10%, bo całkowicie lecimy na 90%.
Tak na przykład magazyn Sofara nie pozwoli Wam się niżej rozładować niż 90%, także zostawiamy tą dyszkę na takie jakieś tam braki prądu. Tylko no, zobaczcie ten na brak prądu, co zostaje nam z dziesiątki 1 kWh. To tak naprawdę nie zauważycie, kiedy brak prądu i tak wszystko zgaśnie. Z 50 zostaje 5. Jak sobie podkręcimy magazyn na 70%, zostanie nam 10 i już będzie i użytkowo, i będzie tego troszeczkę zapasu. Także tak, przykład dzisiejszego dnia. Do sieci oddałem 17 kWh, w baterię poszło 9,5, czyli finalnie mamy 26,7 kWh nie zużytej tak naprawdę. I tutaj pasowałoby już na dzień dobry 30 kWh, słuchajcie, magazyn energii mieć. Ale taki dzień się trafi od czasu do czasu, czyli ja mówię, 20 kWh to jest, słuchajcie, minimalne minimum. Także jak wychodzi nam z tymi dniami słonecznymi tutaj ogólnie. I tak, zejdźmy na dół. Powiem Wam, ale jeszcze się przy okazji zapytam, zobaczcie, coś, Somalarman Business, coś tu się z nim podziało. Bo od tego miesiąca w ogóle tutaj głupoty liczę, no praktycznie nic nie zliczę, zobaczcie, o słupeczek liczę, jest z jednego dnia, a później to wszystko znika. A w poprzednim miesiącu nie było z tym problemu i liczył wszystko elegancko, zobaczcie, jak słupeczki ładnie liczy. O, nawet nie, od 27 coś się, że tak powiem, brzydko zesrało i przestał naliczać po prostu po całości. Nie wiem, co się stało, nie mam pojęcia. Może wy jesteście w temacie, bo to dużo różnych ludzi to ten mój kanał ogląda. Ale tak, nie dzień dzisiejszy, tylko wracamy do miesiąca. Nie 9, 11, gdzieś ty poszedł. O, no i zobaczcie, a to ma na falowniku akurat wpisane, to będzie lepiej widać. Produkcję mamy 280 kWh. Patrzmy na to miesięcznie, że tak powiem. I tak, miesięcznie tak to wygląda. O, to jest dzisiejszy dzionek. Słuchajcie, miesięcznie mamy produkcję 828 kWh. Eksport do sieci, czyli to, co nie poszło w baterię, to jest 68 kWh. Ale ja, jak świeci słońce, to też z tego magazynu, znaczy nie z magazynu, tylko bezpośrednio z instalacji ładuję też elektryka na innej ładowarce. I ta ładowarka wzięła w tym miesiącu, słuchajcie, oj, nie wiem, czy jest, 28 kWh. Tak właśnie dla testu sobie ładuję, żeby tylko i wyłącznie, żeby z baterii nie ładować, ale no, wykorzystywać jeszcze bardziej autokonsumpcję. No i tutaj sobie na taśmie napisałem, że to jest 96 kWh finalnie, czyli przez to, że mam baterię na 10 kWh, wykorzystuję z niej 8 kWh, przepadło mi 34% energii w listopadzie tak naprawdę, także na 96 kWh, prawie 100 kWh z takiej produkcji. Powiem Wam, to już jest dużo i to za każdym miesiącem, czy zimowym, czy letnim, zacznie się pogłębiać. Także dla tej mojej instalacji, tak mówiłem, minimum 20 kWh, czyli tutaj taki magazyn to jest akurat jeden zestaw, bo tutaj pod tą głowicę można podpiąć 4 takie baterie i wtedy mamy pojemność 20 kWh. Tutaj nam producent nam pokazuje właśnie, ile mamy wtedy. I tak, mamy 10 kWh, przepraszam, mamy 10 kWh, 20, co ja bajki opowiadam, normalnie masakra jakaś. Mamy tak, kurde, zgubiłem się. Powiem, bo zgubiłem się w tych opisach tutaj, no naprawdę. Także tak, tutaj mamy model normal. A, okej, dobra, już wszystko mniej więcej wiem, czyli mamy 19 kWh, słuchajcie, dostępne i 10 kW na wyjściu. Także 10 kW, tak jak mówiłem, tutaj mamy na tych, słuchajcie, kabelkach. I to już wtedy by to w miarę sobie latało z tą instalacją. Oczywiście możemy podpiąć pod to też takie zestawy, prawda? Czyli albo sobie, tutaj jest 5 kWh, czyli trzeba było tak naprawdę 4 razy takich.
takich zestawów, czyli 4x4, nie mam 16 baterii, tak trzeba było, na nie więcej, na 20 kWh. Trzeba było dużo, po prostu tych baterii trzeba było, masakra. Tutaj mamy w zestawie też 5 kWh, tylko już po dwie, tak mamy te 5, 10, 15, 20, a tutaj na 20 nam trzeba 2, 4, 6, 8, czyli tutaj 16, dobrze mówię, tak, dobrze mówię, 16 baterii trzeba by było. Takich baterii na 20 kWh trzeba było 4, bo tu już jest 5 kWh, a takich baterii trzeba było 2, bo tutaj jest 10 kWh. Tylko tak, w niskonapięciowym, dalej mówię, tak jak mówiłem, temat obciążenia, prawda? Grube kable, cienkie kable. Czyli tak, tutaj mamy z jednego magazynu, a teraz mamy z drugiego. Tu jest instalacja 2,4 kW, jak widzicie, o, to moja instalacja tutaj. Nawet taka instalacja, pracując, słuchajcie, z magazynem, teraz akurat pracuję z tym magazynem, 30 kWh, słuchajcie, w takim układzie, nie wykorzystuję nawet z takiej instalacji, co ładuje i auto elektryczne, i pralki, suszarki, dosyć dobrze obciążą tą instalację. To i tak, widzicie, przy dzisiejszej produkcji auto było ładowane, tutaj jest raz, dwa, trzy takie były mniej więcej ładowania. Już pojechałem, wróciłem, się ładowało. I dzisiaj produkcja była z 2,4 kW na południowy wschód, 10 kWh, także bardzo ładna, słuchajcie, produkcja była, elegancka. I w baterię poszło z tego wszystkiego 5-9 jeszcze kWh, także cały czas jakaś energia szła w baterię. Nie uciekła po prostu na zewnątrz. I tutaj mamy też później rozładowanie z baterii, mamy 6,5 kWh. I całkowite zużycie dzisiaj 12. Tylko to tak mówię, z dnia na dzień to różnie wychodzą te zużycia. A w miesiącu przy takiej małej instalacji, zobaczcie, przy produkcji 71 kWh, 27, czyli mamy 25-50, no to jest po jakieś około 35% dalej poszło, słuchajcie, baterie z takiej małej instalacji. Także cały czas, nawet w listopadzie, nawet instalacja w kierunku południowego zachodu dalej łapie tą energię. Mała instalacja, 2,4 kW to nie jest duża instalacja. I pozwala później na zużycie tej produkcji po prostu dalej. Ale jeszcze o właśnie, odnośnie zacienienia, może się uda. A gdzie to mi wszystko pouciekało? Dzisiaj coś mi wszystko normalnie ucieka. Aha, bo potrzebuję dzień. Widzicie? Człowiek się gubi, produkcja. O, i tu jest właśnie produkcja. Tutaj mamy 12, kiedy nam to zaczyna lecieć, już momencik. Tylko tu jeszcze przesunięcie, czyli od 13, bo to jest na czas letni wszystko ustawione. To już zaczyna wszystko lecieć centralnie w dół, bo jak widać z rana tu nie ma zacienienia, bardzo fajnie sobie instalacja radzi. 6,5 kW sobie leci. O, dodatkowy temat, właśnie taki, że... Właśnie taki, że jak z takiej instalacji leci 6 kW, na przykład tamte baterie 10 kWh mają ograniczenie tylko do 5 kW, że może wychodzić z baterii, ale tak samo może wchodzić z baterii. Jeśli pompa ciepła nie działała, nic innego nie działało, to bateria się ładowała na 5 kW, a kilowat szedł w sieć, bo po prostu więcej nie można było wepchać. I tak samo będzie z tymi bateriami, słuchajcie, niskonapięciowymi, bo tutaj, tak jak mówię, no 5 kW to jest taka granica jeszcze bezpieczna, bo leci to 100 A, później już wyżej. Możecie sobie nawet filmy kolegów pooglądać, jakieś starsze. Nawet kolega Zepto pokazał, jak u niego się przewody, no stopiły się po prostu przewody od dużego amperażu. Pamiętam u Kennego tak samo, zaciski zaczęły się w falowniku grzać. Trzeba było z taką siłą dokręcać zaciski, żeby nie upaliły. I tu niestety amperaż robi swoje i jak ma falownik 2 wyjścia bateryjne, to już jeszcze pół biedy. Powiem wam, nie wiem, czy daje 12 ma, czy nie ma, bo jeszcze u mnie w pudle leży 2 wyjścia bateryjne, to chyba jedno jest wyjście bateryjne. Ale no niestety, tak do obciążeń takich właśnie 5 kW, 6 kW ciągłych, co ktoś powie, że się nie zdarza, ale czasem się więcej, mniej zrobi. Niskomiot napięciowy tak, ale jak już się ma auto elektryczne, albo ma się jeszcze w domu indukcję, pompa ciepło chodzi, inne rzeczy, to ja bym wszedł tylko i wyłącznie w magazyn wysokonapięciowy, bo tam właśnie sami widzieliście, te przewody są
cienkie. One dlatego są cienkie, bo z baterii leci nie 50 V, tylko 300, 400, 500, 600. Zależy wszystko od baterii tak naprawdę. Także myślę, że jakoś to Wam w miarę przybliżyłem. Co, gdzie, jak i dlaczego. No i mówię, 20 kWh, jak widzicie, to jest takie minimum, żeby jednak tą energię wyłapywać całą i wykorzystywać. Tak jak u mnie, no, te 10 kWh, jeśli magazyn się naładował i pompa ciepła pracuje, jest taki nawet zimniejszy dzionek, to potrafi ten magazyn rozładować do północy, bo jeszcze wchodzi zmywarka, jeszcze wchodzi to, tamto, bo ja mam całą kuchnię też pod to podłączone, tak testowo. Już taki większy eksperyment, jak widzicie. I będą trzy osobne instalacje. I wtedy będzie bardzo fajne porównanie właśnie z trzech osobnych instalacji. Jak to działa, wtedy już będą te ładowarki ściągnięte, dodatkowe jakieś ładowania. I wszystko będzie liczone na bieżąco, bo także mnie to też bardzo będzie ciekawiło, jak to będzie działało. Także mi się wydaje, że tyle w tym temacie. I co? W tydzień jeszcze jak tak o słonecznym w miarę być. Także troszeczkę tego słońca się złapie. Ja do końca, że tak powiem, roku jeszcze będę właśnie męczył na to, co jest. Później przepinam się inaczej. I zobaczymy, czy wtedy te 10 kWh przy instalacji 5 kW na solotrackerze. Oczywiście w okresie przejściowym, bo w lecie każdemu będzie produkowało, tylko nas interesuje ten okres od tu akurat będzie od zimy do zimy cały rok, jak to później wyjdzie, na plus, na minus, no na plus na pewno wyjdzie, a resztę zobaczymy. Także na bieżąco z tematem i tyle. Słuchajcie, szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.